Piątek 7 czerwca, ostatni piątek kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Razem z Michałem Koranką zapraszamy na dyskusję, w której będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie jak tragiczne wydarzenia. Na granicy wpłynął na wynik wyborów e, europejskich, szczególnie, że wywołały olbrzymie emocje, właściwie po każdej stronie e, sceny politycznej, ale też wywołały z pewnością emocje wśród tych, którzy aż tak polityką e, na co dzień się nie interesują. Zastanowimy się, kto robił najlepszą kampanię, a kto nie wykorzystał szans, które się pojawiły, na ile w tej kampanii ważne były wydarzenia, które były teoretycznie z kampanią niezależne. A wreszcie, spróbujemy się zastanowić, czy koniec kampanii do Parlamentu Europejskiego oznacza już początek dopiero w następnych dniach, tygodniach kampanii prezydenckiej? Czy może ona już się zaczęła? Zapraszam na polityczne Michałki. To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński i Michał Klanko. To ostatni piątek przed wyborami, ale mam wrażenie, nim porozmawiamy o całej kampanii wyborczej, że. Um, Takim niezwykłym, emocjonalnie silnym i też tragicznym finałem jest sytuacja na granicy. We czwartek po południu przyszła informacja o śmierci żołnierza ogładzonego pod koniec maja nożem przez e, migrantów szturmujących granicę białoruską. E, I też w tym tygodniu ujawniona została informacja o zatrzymaniu przez żandarmerię wojskową e, w, żołnierzy, którzy to było jeszcze w marcu. Zdaniem biegłych. Nieprawidłowo użyli e, broni, nawet biorąc pod uwagę emocje, stres i ogólną sytuację na granicy, e, posłużyli się z nią, po prostu strzelając ostrą e, amunicją w sposób nieprawidłowy. E, Michale, to oczywiście wywołało z jednej strony lawinę oskarżeń. Czwartek był tak naprawdę dniem, kiedy wszystkie strony oskarżały się, kto jest winien tej sytuacji z zatrzymaniem, aresztowaniem, zarzutami dla żołnierzy. Po południu dużo się zmieniło po informacji o śmierci, raczej zapanowała zaduma. W piątek rano Donald Tusk zwołał konferencję prasową, ogłosił, że. Odwołał prokuratura wojskowego. To jest decyzja, która musi mieć kontrasygnatę prezydenta Dudy. W związku z tym no, pytanie, jak zachowa się prezydent, ale też wezwał ministra obrony narodowej do przeglądu przepisów i zapewnienia. Zmian przepisów dotyczących użycia przez wojsko broni ostrej. Jak również zapowiedział, że poprosił prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, o to, żeby osobiście nadzorował to postępowanie, znaczy formalnie to prokurator krajowy je przejął, tak żeby ci żołnierze zostali potraktowani w sposób, Proporcjonalny do sytuacji, to znaczy on, ich celem jest obrona polskiej granicy, obrona swojego e, życia, i jeżeli nie popełnili istotnych wykroczeń czy przestępstw, nie powinni być karani. E, czy to jest coś, co wpłynie, bo skończy się dzisiaj wieczorem kampania wyborcza, w sobotę ludzie będą w domach rozmawiali, myślę, że temat granicy. Będzie powracać, będzie tym, o czym się będzie rozmawiał na grillu, na spacerze, na rowerze, w parku, podczas zakupów. Śmierć żołnierza, w, no, tak naprawdę w, w boju, tak, no, pozostał zabity na granicy, chroniąc polskiej granicy. To jest coś, z czym dawno nie mieliśmy do czynienia. No zdecydowanie tak. Myślę, że po pierwsze, to jest, tak jak powiedziałeś, temat, o którym będzie się rozmawiało. Znaczy, nie chcę tutaj też, tak jak powiem, poważnie, to nie jest, nie chcę tutaj. Zbyt jakoś cynicznie do tego podchodzić, bo to jest tragiczna informacja. Myślimy o rodzinie tego, o rodzinie żołnierza, którzy, którzy się jego bliskich, jego przyjaciołach, jego, jego rodzinie. Natomiast no, nie da się uciec, tym się zajmujemy zawodowo na co dzień, od tego kontekstu, na jakimś sensie, a nawet bardzo no, politycznego, no, nie da się tego po prostu zrobić. To jest coś, co niewątpliwie wpłynie na rozmowy Polaków y, przez te najbliższe kilkadziesiąt godzin, bo to jest też sytuacja, zwłaszcza, zwłaszcza też pytanie, pytanie też jak, jak to wpłynie na rozmowy Polaków, już bardziej konkretnie geograficznie, tak? Y, właśnie na terenie mm, też. To taki głupi skrót, tam, ale jednak go użyję z Ściany Wschodniej. Tak? Im bliżej granicy, tym myślę, że to poczucie zagrożenia, czy też poczucie w ogóle, ta rozmowa o tej granicy jest siłą rzeczy bardziej naturalna i będzie się częściej powtarzała. To jest jedna rzecz, Nawet na, na konwersację, na ten na klimat w ogóle końca tej, tej bardzo nietypowej i chyba męczącej dla wszystkich kampanii wyborczej wpłynie. To jest jedna rzecz. Jak wpłynie to, na, czy, to czy i jak wpłynie to na decyzje wyborcze. Myślę, że sytuacja jest zbyt świeża, i myślę, że żadne sondaże, jeśli w ogóle będą pewnie robione jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt godzin, że, że mogą tego po prostu nie wyłapać, jeśli w ogóle będzie jakiś wpływ, bo też jest takie słowo z, z trochę innego języka, ale, ale pasujące to jest ta saturacja, tak? czyli na, nasycenie informacjami czy czymś jeszcze innym nasycenie tymi informacjami jest ogromne przez ostatnie dni, tygodnie, miesiące. Myślę, że to jest jedno takie przeładowanie wręcz. No i dlatego zastanawiam się, bo sam nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy i jak to wpłynie na ten, na wynik wyborczy. Na pewno jest to coś, czego jeśli chodzi o, o, o tą sprawę tych żołnierzy, którzy zostali oskarżeni, no to to jest coś, co jest kłopotem dla Obozu rządzącego, dla koalicji rządzącej. Bo jednak e, Donald Tusk oparł część swojej kampanii, część tej kampanii Platformy Obywatelskiej Koalicji na, na sprawach bezpieczeństwa i coś tego, bezpieczeństwa, że my dowieziemy bezpieczeństwo. A co więcej, atmosfera w koalicji jest nie najlepsza, bo ja wczoraj sam o tym napisałem, w czwartek e, dla państwa, którzy e, żebyśmy tu mieli jakieś ramy czasowe. W czwartek politycy ze strony trzeciej drogi. E, Zaczęli sugerować nieoficjalnie, że ta historia pojawiła się po to, żeby uderzyć w Władysława Kośniaka Kamysza. Nie wiem, czy to prawda, ale bo też, ale to, samo, to, samo to świadczy chyba o tej atmosferze. Także nie jest najlepsza. Wydaje się, że Trzecia Droga, liderzy Trzeciej Drogi też się zastanawiają, jaki będzie jej wynik wyborczy. Bo im większa. Bo też w badaniach to wynikało. Z badań to wynikało już wcześniej, tak? Pisaliśmy wielokrotnie o raporcie dla fundacji Batorego, że właśnie już nawet w lutym czy w marcu, to była w lutym, wyborcy trzeciej drogi byli najbardziej zirytowani tym, co się dzieje, tym niedowożeniem obietnic i, i tak dalej, i tak dalej. Różnych, różnego typu, różnego kalibru. No i może to wpłynąć też na ich mobilizację lub demobilizację właśnie w, w niedzielę. Wspomniałeś y, trzecią drogę i te rozmaite teorie, w kogo miało co uderzyć, y, patrzę na wyniki... No to na, najbardziej musiał się tłumaczyć z tego pierwszym, w pierwszym rzucie, przepraszam, tak to zabrzmi, Kosiniak-Kamysz. Tak, tylko że... Y, I rzeczywiście to wychodzi w, w badaniach, bo jak patrzymy na e, Instytut Badania Internetu i Social Mediów i e, e, BIMS, który e, analizuje trendy w sieci, no... Zasięg tego tematu jest gigantyczny. To wyparło wszystko inne, nawet kampania wyborcze, wybory do Parlamentu Europejskiego mają ponad dwukrotnie mniejszy zasięg niż kwestia śmierci żołnierza, sytuacji na granicy czy właśnie związane z żandarmerią wojskową, wywołując skrajne emocje. To było zresztą niezwykle ciekawe we czwartek obserwować, jak wszyscy politycy właściwie się zgadzali co do tego, że znaczy występowali w obronie żołnierzy, którzy zostali zatrzymani i tylko właśnie zaczęły się tutaj spiskowe teorie, czy to jeszcze pozostały po Zbigniewie Ziobrze zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Uszył tę sprawę, żeby uderzyć w, 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 w Platformę Obywatelską, koalicję rządzącą, Trzecią Drogę PSL, Kosieniaka i tak dalej. Ale to wywołało no, no, ogromną, ogromne emocje i też nie wiem, nie, nie wiemy. Tak w, to zawsze wszyscy eksperci od mm, sondaży powtarzają, że. No, są nie do uchwycenia tak, tak gorące emocje. Tak? No, to, prawda, to tak. To, że nie przeprowadza się sondaży w momencie katastrof naturalnych, nie przeprowadza się w sytuacji wojny czy czegoś takiego, bo to... Te, te emocje zakrzywiają ten obraz i one po jakimś czasie mogą być inne. Tyle tylko, że my w środku tych emocji pójdziemy zagłosować w niedzielę. To prawda i też myślę, że... Trzymając się tego, co o, tym, o czym też rozmawiałem ze sztabowcami wszystkich partii, to że wszyscy generalnie spodziewają się jednej rzeczy, że frekwencja będzie niska. Przynajmniej takie było oczekiwanie jeszcze w czwartek że frekwencja będzie niska, że pójdą te bazowe elektoraty. No i też znaczy nie wiadomo do końca, jaki będzie, znaczy to jest jasne, bo nigdy nie wiadomo, ale tym bardziej chyba dzisiaj nie wiadomo, jaki będzie, jaki będzie wynik. Więc myślę, że gdy nagrywam ten program, bo to jest piątek przed południem, no to. Sami zadajemy sobie to pytanie, właśnie jak ta historia, o której rozmawialiśmy, ta tragiczna też historia y, żołnierza, też historia zatrzymania wpłynie na tę mobilizację, demobilizację. Y, mam wrażenie, że na koniec tej kampanii wszyscy jednak trochę stracili nad nią kontrolę, że te wydarzenia. Y, okazało się zbyt. No, wywróciły jednak. Ja, ale to tu, tu ci przerwę. E, zakończmy pierwszą część naszej rozmowy, a w drugiej porozmawiamy właśnie o tym, kto, komu najlepiej wyszła kampania. Na ogół jest tak, że kto inny wygrywa kampanię wyborczą, a kto inny wygrywa wybory. W związku z tym, nim zaczniemy się zastanawiać, jakie mogą być wyniki w poniedziałek, uważasz, że kto najlepiej kampanię prowadził w tym. Roku, kto prowadził najlepszą kampanię wyborczą, a może to była kampania, która właściwie nie była kampanią wyborczą, tylko dotyczyła czegoś zupełnie innego. Ja tylko zdradzę, napisałem komentarz ukazał się w piątek rano, gdzie napisałem, że to była najbardziej antyeuropejska kampania. Europejska, z którą kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Bym powiedział, powiedział nawet dalej, że, że to nie była kampania, tak jak wybory samorządowe były o samorządach, niestety, bo tam jest dziesiątki różnych ważnych tematów i spraw lokalnych, małych ojczyzn i takich systemowych dla samorządu. Taki, wydaje się, że kampania europejska nie była specjalnie o parlamencie europejskim. Była jak zwykle o bardzo wielu tematach wewnętrznych, nawet o CPK. Um, ostatecznie też w tym tygodniu nie było informacji nowej, re, oficjalnej o, o CPK. o Maciej Lasek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej właściwie prawie przesądził, że to w jakiejś formie powstanie. Powiedział, najpierw musimy poszerzyć autostradę A2. Wiemy, że takie prace się toczą. Potem musimy zbudować linię szybkich kolei bo nie będzie jak odbierać pasażerów od, z, z tego lotniska, a potem będzie powstawało lotnisko, znaczy, żeby powstało lotnisko w Baranowie. Więc nie ma takiej twardej deklaracji, tak do tego, tego momentu zbudujemy, ale jest ten ciąg logiczny. Na którego końcu, gdzieś jest CPK? Tak, oczywiście jest ten wywiad, odsyłamy do strony RPPL. Natomiast od oficjalnej konferencji to miałem na myśli, że oficjalnej konferencji premiera z samym pełnomocnikiem nie było. Tam jest w klasie toczy też rozgrywka polityczna. Może się uda w przyszłym tygodniu napisać więcej o niej w Szpólitej, dotycząca, nie będę tu zdradzał, dotycząca samego CPK i tego, kto gdzie i za co i w zasadzie jaka jest sfera odpowiedzialności. Wiemy, że pełnomocnik ma przenieść się z ministra Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy, gdzie teraz jest do Ministerstwa Infrastruktury, to wcześniejsza ten układ sił był efektem też wewnętrznych rozgrywek w samym dawnym rządzie premiera, byłego premiera Morawieckiego i były premier szydło jeszcze w zasadzie. Więc no jest, jest tutaj dużo ciekawych rzeczy, ale nie ma, nie ma ta kampania o CPK no nie ma żadnego związku z kampanią europejską. Myślę że, myślę, że sztaby na tyle ile mogły, to próbowały wpisywać tematy europejskie, jednak w te sprawy wewnętrzne, oczywiście. PiS próbowało zrobić kampanię o polskim, przepraszam, nie, o polskim ładzie. Nie. To, to nie jest ten temat. O, o zielonym Łódź. Polski ład to już sprawa dawno zapomniana. Mm jako um, osoba która często rozmawia z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy wciąż o polskim ładzie pamiętają. Racja, racja rzeczywiście. Natomiast Zielony Ład miał być takim e, leitmotywem jednym z leitmotywów kampanii Prawa i Sprawiedliwości, że e, idziemy do, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce zbudować reprezentację w Parlamencie Europejskim, która będzie broniła Polski przed Zielonym Ładem. Oczywiście politycy platformy i inni też przypominali, że to w zasadzie Zielony Ład e, to jest projekt, który powstał za czasów e, i został Zaakceptowany przez y, y, samo y, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zaczynamy się tutaj na momencie, bo ja właśnie w moim komentarzu zwróciłem uwagę na Zielony Ład. Wszyscy krytykowali Zielony Ład. E, platforma Obywatelska mówiła, no za Zielony Ład odpowiedzialny jest rząd PiSu. PiS mówi, Zielony Ład przygotowała von der Leyen, y, która jest z Europejskiej Partii Ludowej, czyli z Platformy, tej rodziny, której jest platforma, krytykował Zielony ład, polskie stronnictwo ludowe był to jeden z motywów kampanii. No, nie muszę powtarzać, że Konfederacja również krytykowała Zielony ład. Pakt migracyjny, wszyscy byli przeciwko paktowi migracyjnemu, rząd, opozycja. E, tak naprawdę w bardzo wielu sprawach, e, no, chociażby mur na granicy, gdzieś nawet Jarosław Kaczyński, co było zaskakujące, powiedział, że wszystkie sensowne pomysły na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa prawo i sprawiedliwość będzie popierać, ponieważ nie jest taka jak platforma, która kiedyś głosowała przeciwko decyzji o budowie muru na granicy. Platforma PSL, PiS, Konfederacja w bardzo wielu sprawach mówił tym samym głosem. A ty, nawet taki Nord... E... Krytyki Unii Europejskiej pojawiły się u Lewicy. takim, To hasło Lewicy Europa dla Ciebie, żeby przybliżyć Europę wyborcom, obywatelom. no było po to też, żeby pokazać, że, że Unia się trochę od tych obywateli, wyborców oddaliła. Więc to jest to dobre podsumowanie, myślę, tej. Europejskiej y, kampanii. Oczywiście była tam dyskusja, czy trwa dyskusja o polskim komisar komisarzu, kto o nim będzie, jakie będzie portfolio i tak dalej, no ale to jest dyskusja, która jest na wąskich mimo wszystko rejestrach, że tak się wyrażę. Myślę, że wyborcy się tym specjalnie na razie nie przejmują. Ja, ja mam takie poczucie, że, że z tych trzech kampanii, które, które się odbyły, bo to jest y, koniec wyborów, niektórzy powiedzą na szczęście, w, w tym roku i za rok będą wyboru uzupełniające oczywiście we Wrocławku, no ale pewnie aż takich emocji nie wywołają. No I za rok będzie kampania prezydencka, a w tym roku koniec wyborów. Że z tych wszystkich kampanii, to ta, ta była kampania, która była najbardziej już prowadzona w takim... No w tym, że, że sztabowcy i partie są po prostu, nawet politycy są po prostu tym wszystkim już troszeczkę wyczerpani, także skończyły się zasoby. Skończyły się pomysły, że w PiSie była taka sytuacja, że przecież Jarosław Kaczyński de facto kazał politykom kandydować pod rygorem sankcji. Możemy się domyślać, że chodziło pewnie o listy w 2027 roku. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński ma, jak zresztą większość polityków na tym szczeblu, dobrą pamięć. Więc no, trochę ta kampania była, wielu, wiele osób prowadziło z przymusu, chociaż brzmi to paradoksalnie. Um, mam wrażenie, że nowych pomysłów jako takich, kampanii innych nie, nie było. Że też mechanik, chodzi o samą mechanikę kampanii i tak dalej, to też, też nie było. Myślę, że um, z tych wszystkich trzech kampanii ta była po prostu już prowadzona na takim największym, że tak się wyrażę, zmęczeniu. A równocześnie ona została zdominowana przez tematy, które przyniosło powiedziałbym, życie. Tak, zwłaszcza na ostatnich tak, trzech tygodniach, miesiącu. Były afery, Red Bed Bad, Fundusz Sprawiedliwości. Pytanie właśnie, na ile one będą demobilizować wyborców PiS. To Marcin Duma w podcaście Igora Jankego zauważył właśnie, że jest pytanie właśnie o to, czy Fundusz Sprawiedliwości nie zdemobilizuje wyborców pis -u. My też o tym rozmawialiśmy wcześniej u nas. Marcin Duma oczywiście prezes fundacji, nie fundacji, tylko prezes Ibrisu. Szef sondażowni Ibris. Wydaje się, że jest, jest totalny chaos jednak w tej przestrzeni medialnej. Także te kolejne tematy się na siebie nakładają. No właśnie, bo, bo to jest... Pamiętam, że w listopadzie rozmawiałem z którymś z polityków odschodzącego wówczas od władzy Zjednoczonej Prawicy, który powiedział, ale my tak naprawdę nigdy nie robiliśmy dobrych kampanii, a końcówki kampanii zawsze mieliśmy fatalne. I tak, jest takie przekonanie, że, że PiS tak miał było, słabe końcówki. Znaczy, PiS miał jakiś tam pomysł na kampanię, tak jak powiedziałeś tutaj, że musimy mieć silną drużynę, żeby zatrzymać szaleństwo europejskie. Szczególnie suwerenna Polska usiłowała przykryć sprawę Funduszu Sprawiedliwości gwałtownym atakiem na zakrętki plastikowe na butelkach. Rzeczywiście jest to temat bardzo, bardzo wdzięczny, no bo wielu osób te zakrętki okropnie irytują. Ale, ale było tak, że no nie sposób było... To był taki temat poboczny. No nie da się całej kampanii zbudować na, na, na zakrętkach, prawda? Natomiast się... w pewnym momencie właśnie wskoczyła sprawa najpierw sędziego Szmyta, potem w Funduszu Sprawiedliwości. Potem mieliśmy doniesienia o jakichś gigantycznych transferach finansowych do firmy RedisBet. Um, I tak dalej. To wszystko szło. No Ten seans z obajtkiem jest w Polsce, może jest na Węgrzech, a może gdzieś jeszcze indziej. To cały, no, co przypominało tą historię tego Swiss Orland Trade, czy jak się ta firma nazywała, która no, po prostu wyprowadziła miliard ponad z, z budżetu Orlenu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy taką, mam wrażenie, robiły kulę śnieżną, która się toczyła i PiS był kompletnie bezradny. I to, to jest ten problem, że tu nie było dobrego wyjaśnienia. No nie da się wszystkiego zwalić na Romana Giertycha, który, Masz z to, który strony, jest pełnomocnikiem Tomasza można Mraza. Można powiedzieć oczywiście też, że z podobnymi problemami się borykała koalicja rządząca, która tam były napięcia wewnątrz koalicji, wymiany zdań między Kołownią a Donaldem Tuskiem. Ale Właśnie do tego chciałem dojść zaraz, ale najpierw na, na ten PiS opiszmy. Prawda? Do PiSu myślę, że rzeczywiście PiS stał się ofiarą też w tej konstrukcji list. Bo wiele osób prawie i Sprawiedliwości się zastanawiało przed wyborami, czy to będzie dobry pomysł. Były takie głosy nawet publicznie, żeby właśnie pan Obajtek, pan Kamiński i pan Wąsik byli na tych listach. Czy Pan Kurski, czy, czy Jacek Kurski, tak? No i wydaje się, że zwłaszcza w przypadku Daniela Obajtka chyba widać, że ten pomysł z jego kandydowaniem nie był najszczęśliwszy, no bo jakieś byłyby pewnie zyski, są może jakieś tam zyski mobilizacyjne, no bo jest to osoba znana w elektoracie, no ale yy, minusem jest cała ta, cały ten konglomerat spraw, o którym yy, też, też mówiłeś. Wydaje się, że rzeczywiście na koniec PiS straciło w ogóle, nie wiem co się przełoży na wynik, bo to też... Różnie bywa, ale narracyjnie no to na pewno PiS straciło kontrolę nad tym, co się dzieje. Także już że ta narracja nie była w ogóle w, w gestii tego, co robi Nowogrodzka, tych konferencji prasowych czy przesłania, przesłania prezesa Kaczyńskiego, tylko właśnie zupełnie gdzieś indziej. No właśnie, teraz przejdźmy do. do yy koalicji obywatelskiej, tak? największej części koalicji rządzącej. Pomysł był jasny, mówiłeś, Donald Tusk chciał pokazać, że to my zapewnimy bezpieczeństwo i paradoksalnie część tych wydarzeń pomagała Platformie. Tak? Sprawa Tomasza Szmyta pokazała, no patrzcie się, no kogo oni wywindowali, uciekł na, na Białoruś. Potem ten atak, że to płatni zdrajcy pachołki Rosji i ten refren, który się potem pojawiał. Ale potem przychodzi się do czego jest wiec. No, ja nie mam wrażenia, żeby ten wiec 4 czerwca można było nazwać sukcesem. Um, no, do... nie był to game changer. Nie, nie, nie był to game changer. No, spierają się różni, czy było 15, czy 30 tysięcy osób. Załóżmy, że było 30 tysięcy osób. 30 tysięcy osób, okej, okay, w dzień powszedni może to nie jest mało. Um, ale no właśnie, to koledzy z, z, z polityki Insight zwrócili uwagę w swoim podcaście na to, że Donald Tusk ani razu nie wymienił żadnego nazwiska kandydata. Mówił wyłącznie o sobie. Mówił ja was tutaj zwołałem na ten wiec. Rzeczywiście była to kampania całkowicie jednoosobowa. Ale też, wejdę się od razu w słowo, ale też mam poczucie i to też jest oczywiście wynikiem tego, że premier Tuski jest po prostu premierem i ma masę spraw dotyczących po prostu rządzenia, zarządzania spraw międzynarodowych. Wy, wy przyjeżdżali przecież masowo i to też trzeba odnotować w tej kampanii. To też musiało się gdzieś tam liczyć dla wielu osób że no, że jednak Polska stała się takim centrum dyplomacji. Że jednak to nawet już. Nie, i to też o czym świadczy, tak? Przecież, że to nie Donald Tusk peregrynował, jak to się mówi, do stolicy europejskiej, tylko do Warszawy przyjeżdżali najważniejsi politycy europejscy. A... A to jest ciekawe, co mówić, bo rzeczywiście w 2014 roku, jak Rosja zajęła Ukrainę, to Donald Tusk wsiadł samolot i obleciał całą Europę. Ale było odwrotnie. A teraz było odwrotnie. Do Polski przylatywali do Warszawy liderzy y, krajów, i myślę, że to też trzeba odnotować. Natomiast y, wracając do tego głównego wątku, no tak jak. Jest jasne, że premier Tusk nie mógł być. Prawdopodobnie to są ograniczenia kalendarzowe, jeśli chodzi o jego zaangażowanie w takich wiecach i tych spotkaniach, albo ich relatywnie mało, mniej nawet niż przed wyborami samorządowymi. Nie wiem, czy też masz takie. Trzeba by to przeliczyć, ale ja miałem poczucie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, miesiącach, że tych, że jednocześnie to była kampania jednoosobowa, tak jak powiedziałeś. Z drugiej strony, oczywiście, tak jak mówiłem, mam wrażenie, że. że no to nie był w terenie przynajmniej, bo oczywiście konferencje prasowe, spotkania, wiece. W terenie to był, był, był chyba dwukrotnie już na granicy, tak. zapowiedział dzisiaj, że pojedzie tam po raz kolejny w przyszłym tygodniu i będzie wizytować, rozmawiać z żołnierzami, właśnie nie generałami, tylko żołnierzami, którzy tam no są. tak, na... ale właśnie była ta wizyta na granicy, pierwsza parę tygodni temu, która też była takim momentem, w którym myślę, że już na twardo to bezpieczeństwo stało się takim głównym tematem. Później oczywiście też, ja nie chcę tutaj znowu, żeby było, że jesteśmy takimi cynikami, no ale wiadomo, że ten Kwestia tej tarczy wschód, no to jest sprawa pozapolityczna, no bo chodzi po prostu o ochronę granicy i odstraszanie, Ale no, powiedzmy sobie szczerze, to też no, musiało się wpisać w samą kampanię, zwłaszcza, że było to dosyć mocno e, Komisja rosyjskich wpływów. Ko Niby była w tym tygodniu to, o, to działać a, po wyborach, ale jej skład i początek pytanie, prac ogłoszono pytanie, e, w tym tygodniu. Pytanie, które myślę, warto sobie postawić jest takie, no bo jest. Jest tak, że elektorat Platformy oczywiście jest elektoratem, który, którego Donald Tusk chce mobilizować, i myślę, że te obietnice i bezpieczeństwo, i te rozliczenia rządu PiSu są rzeczami, które mobilizują. No, ale pytanie jest myślę inne. Na, czy, takim, czy tylko tym elektoratem da się wygrać? Wybory, bo to jest elektrownia w pewnych określonych cechach, tak? Pewnej demografii, tak. Myślę, że ci, którzy stali do Trzeciej w nocy w tym w wrocławskim jagodnie, żeby zagłosować 15 października, to nie należą do końca do tego elektro. To jest taka, taka grupa, która. Do której trzeba sięgnąć innymi metodami. I, no I są teorie, czy można postawić tezę, czy to nie jest właśnie tak, że te sto konkretów, dowożenie pewnych obietnic, nawet jak, takich jak CPK, nie było obietnicą oczywiście Platformy, no ale jednak stało się jakimś takim aspiracyjnym, ogólnokrajowym, ponadpolitycznym projektem. Czy to nie jest, czy to nie musi być metoda, żeby Platforma wygrała, przepraszam, żeby koalicja rządząca wygrała wybory w 2027 roku? No bo. Pamiętam taką historię w tym, w tym roku, opowiadał mi jeden z najważniejszych polityków koalicji rządzącej, że prowadzący kampanię swoją do Europarlamentu, oczywiście też, że, że do niego podchodzą wyborcy, jego wyborcy, czy wyborcy jego partii, no i mówią mu, młodzi głównie, mówią mu, no zaraz, halo, prowadzący do tego prowadzącego kampanię, no zaraz, a gdzie, gdzie to lotnisko? Co z tym lotniskiem? I jak ja to usłyszałem, Historia tego to nie jest jedyna historia podobna, którą usłyszałem, że realnie jest jakieś poczucie wśród obywateli wyborców, nawet wyborców koalicji rządzącej. Y no, no właśnie, co z tym lotniskiem, tak? Gdzie ten cepek? No, to, to wtedy zobacz, można sobie zadać właśnie pytanie, no, czy, czy koalicja rządząca jest w stanie wygrywać wybory no, bez dowiezienia tych obietnic. A to jest dużo bardziej skomplikowane z całym szacunkiem niż napisanie paru tweetów, czy tam powołanie jakiejś komisji, etc., etc. Ale zaanonsowałeś napięcia w koalicji. Bardzo mnie zaskoczyło to, że podczas wiecu, e, podczas swojego wystąpienia e, na Placu Zamkowym Donald Tusk zaatakował... Szymon Hołownia, no bo to do niego była aluzja, że chcielibyśmy szybciej, żeby wszystko szło, ale niektórzy w naszej wewnątrz koalicji nie chcą rozliczeń z Pisem. Nie wydaje mi się, żeby Szymon Hołownia nie chciał rozliczeń z Pisem, jak rozumiem tych kilka jego wypowiedzi chodziło o to, żeby programowej dyskusji nie zastępowała wyłącznie um, Kwestie igrzyskowe, e, ale właśnie e, co się tam dzieje w tej chwili w, w koalicji? Bo mam wrażenie, że im więcej tego sporu polaryzacyjnego, pis ruscy agenci, my mamy dbamy o bezpieczeństwo, to tam miejsca dla trzeciej drogi zostaje niewiele, niewiele też zostaje dla lewicy. No, lewica Zaszarżowała w ostatnich dniach kampanii, mówiąc, że jak nie będzie ustaw o związkach partnerskich, na przykład, to nie będzie koalicji. Jak ty rozumiesz, po pierwsze, to, co robi i to, co się stało z Polską 2050, z PSL-em i z lewicą? Komunikat, który wydał Donald Tusk, czy wydaje w zasadzie, bo to też nie jest jedna wypowiedź, chociaż rzeczywiście chyba najostrzejsza, tak się wydaje, jest komunikatem dosyć zrozumiałym o tyle, że wyborcy. Kierowanym do bazowego elektoratu, tego, o którym mówiłem wcześniej, platformy, no bo ten bazowy elektorat musi mieć jakieś wytłumaczenie tego, co się dzieje. No i najłatwiej zrzucić winę na koalicjantów. Ja też mam poczucie, że to nie jest tak, że nie chce rozliczeń z pisem, że to jest wygodny taki trochę trik, żeby powiedzieć, no tak, że tamci są winni. No bo tutaj cały czas. No i tutaj trudno nie wrócić, wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że no bo i się nie ma rozliczeń, i nie ma Cepeku, chociaż oczywiście będzie, jak się pewnie okaże w czerwcu, no to to zostaje poczucie takiego grzęźnięcia, że się tak wyrażę. I myślę, że to poczucie na koniec tej kampanii też się zaczęło udzielać, tak, że już pomijam już nawet sprawę tego lotniska, ale yy, obietnic, tak, kwestii, nie wiem, jest wiele rzeczy, których yy, można by powiedzieć, że no, gdzieś tam Zniknęły w tle, tak, od kwestii strategicznych dla samorządów, po kwestii oczywiście związków partnerskich, aborcji, gdzieś to wszystko się rozmywa. I myślę, że dużym pytaniem dzisiaj jest takim, co 10 czerwca się stanie, tak, co będzie po wyborach. No bo też są kwestie niezwiązane personalne w samej koalicji. Sam Donald Tusk mówił, że może być jakaś rekonstrukcja czerwcowa, To parę tygodni temu jeszcze, ładnych parę tygodni temu. No i to wszystko się na siebie nakłada, tak, dzisiaj. I myślę, że jest oczywiście pytanie, czy to jest tak, że trzeba, że rząd będzie teraz, czy, że Donald Tusk podejmie taką decyzję razem z, z liderami koalicji, że będzie oczekiwanie na koniec sezonu wakacyjnego i jakaś ofensywa jesienna, czy teraz? Tu postawmy kropkę, bo patrzyliśmy przed momentem w przeszłość. Zaraz w trzeciej części naszej rozmowy popatrzymy w przyszłość. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Kto będzie na, dobiegnie na met, do mety na pierwszym miejscu, twoim zdaniem? Koalicja Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość? Dzisiaj bardzo trudno to rozstrzygnąć. Jest takie, mam takie wewnętrzne poczucie, tak jak rozmawialiśmy przed kilkunastoma minutami, że jednak końcówka kampanii dla PiSu nie jest najszczęśliwsza. To wszystkie afery, skandale e, mog mogą, mieć, jak, mogą mieć jednak wpływ na, nawet nawet na niewielką, ale jednak demobilizację. Ale oczywiście może być też zupełnie inaczej. <laughs> może być także wręcz przeciwnie, że te ataki, e, że, że Prawo i Sprawiedliwość, czy wyborcy PiSu znają, że to są ataki na nich i trzeba się zmobilizować i pójść do urn e, mocniej, czy Silniej niż przed. Izb będzie miało więcej czy mniej niż 30%? Myślę, że, że PiS będzie miał więcej niż 30%, ale czy wygra z Platformą Obywatelską, w Obywatelską, tego powiem szczerze. Że chyba nikt nie wie, ja też tego nie wiem. Natomiast... Czyli obie będą miały minimum 30%. Pytanie, kto będzie miał te 34, Myślę, a 32% że... i w którą stronę? Myślę, że tak jak w 2000, to nie są wybory jak w 2019 na pewno. Zdziwiłbym się bardzo. Oczywiście nie da się niczego przesądzić. Może te czynniki, o których mówiliśmy też wcześniej, wprowadzą jakiś taki nagły moment demobilizacyjny albo demobilizacyjny, albo demobilizacyjny. Albo demobilizacyjny. Cywilizacyjne, ale zdziwił mi się bardzo, gdyby ta różnica była duża. Obstawiam raczej taką kampanię, wynik na styk. I to, że. Nawet jeśli to będzie zwycięstwo jednej czy drugiej strony, no to będzie takie mocno mocno wymęczone. A przez szaloną ordynację wyborczą może się okazać, że ktoś będzie miał liczbowo więcej głosów, ale nie będzie więcej mandatów, albo nawet będzie na odwrót, bo te, jak Państwo wiecie, te mandaty są jak takie kuleczki w zabawach dziecięcych, które przechodzą z okienka jak do one... okienka w zależności od. No, ktoś może się pójść spać europosłem, a obudzić się nie europosłem, albo odwrotnie. Dokładnie tak. Y to w takim razie, skoro odpowiedź i twoja, i moja jest taka na pytanie, kto wygra PiS czy Platforma, nie wiem, też uważam, że nie wiem, może to być 32 do 32, może to być 30 do 30, gdyby tym mniejszym partiom lepiej poszło. I tu właśnie pytanie, kto będzie trzecią drogą? Znaczy Kto będzie na trzecim miejscu? Myślę, że dla Konfederacji jest jakieś, jakieś okno możliwości w tej kampanii, no bo te tematy się układają pod, trochę pod Konfederację, Zielony Ład i tak dalej, No też myślę, że Pytanie jest pytanie jest oczywiście bardzo wiele. Pytanie też na przykład jest takie, jakie wnioski wyciągną e, partie z, z tych wyborów, tak? I jak się to będzie przekładało na wybory prezydenckie, bo e, polityka nie odpuści. Myślę, że ten sezon górkowy będzie bardzo wątły i słaby. I myślę, że od razu w zasadzie po tym... Miele, ja ci tutaj przyszedł przyszedł, no ja, wybory prezydenckie to sobie zostawię na moment teraz. Czyli twoim zdaniem Konfederacja, czy trzecia droga będzie trzecia? Myślę, że... Myślę, że, że, że Konfederacja może zaskoczyć. Zgadzam się z Tobą. Moim zdaniem powyżej 10% będzie miała Konfederacja i będzie trzecie miała trzecie miejsce. Jest a takie, a po, jest, droga? Jest takie powsze powszechne przekonanie, jak rozmawiałem, rozmawiałem w ostatnich dniach, że trzecia droga z wielu stron to słyszałem, że może mieć słaby wynik. Też wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tej pewnej irytacji jej wyborców na. Na sytuację wrządząc koalicyjną, na y, dowożenie lub nie tych obietnic. Powiedzmy 10%, czy poniżej? To nie, nie, nie chcę się deklarować, ale może być poniżej. Okej, okay. moim zdaniem to będzie około 10% około. Ale za, e, za, mm, t, e, za konfederacją. Ja bym, moim zdaniem konfederacja może nawet do 12% dojechać, albo nawet więcej. Ale zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. E, Lewica? No to jest pytanie lewicy, jest pytanie też, w którym... Będzie za trzecią drogą, czy przed? Raczej za. Okej. Okay. Też się z tobą tutaj zgadzam. Ale też pytanie tutaj, i to otworzy zaraz też dyskusję o, rząd, o sytuacji rządowej, tak? Jak lewica powinna teraz się zachowywać i czy Donald Tusk obetnie jej jakieś ministerstwa, wiceministrów? E, twoim zdaniem będzie to bardziej 6, czy bardziej 8% dla Czyli lewicy? Bliżej, bliżej 8%, ale też zależy od właśnie tego... Ten klimat się ustala teraz, jest takie poczucie, tak? Że te ostatnie dni ten klimat ustawiała. Ten, końcówka kampanii dla wszystkich chyba była niezwykle chaotyczna. W niedzielę, przy okazji, zapraszamy Państwa na polityczne Michałki. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych na żywo będziemy komentowali e, wieczór e, wyborczy. Godzinę znajdziecie Państwo w social mediach, kiedy będziemy zaczynać, i tam też będzie transmisja z naszej, e, naszej rozmowy. Ale w niedzielę to poznamy wstępne sondażowe wyniki Exit Post. E, w poniedziałek od razu zacznie się kampania prezydencka czy będzie trwa. czy już trwa już trwa w tym tygodniu zresztą doszło do pewnego przegrupowania tak no bo jednak po pierwsze W ubiegłym tygodniu Donald Tusk powiedział że nie będzie kandydował co raczej wszyscy obstawiali ale w tym tygodniu że wszyscy obstawiali że tak powie bo Złośliwi przypomnieli, że też kilka miesięcy przed tym im został szefem Rady Europejskiej powiedział, że na pewno nie będzie startować. No, historia, się nigdy, ale historia się nigdy nie powtarza dwa razy tak samo. Natomiast w tym tygodniu mówimy o tym ostatnim tygodniu kampanii, ta kampania prezydencka mocno y, ruszyła, też między innymi ze sprawą Master, Marcina Mastalerka, który, co, o czym pisaliśmy w Rzeczpospolitej, Rzeczypospolitej, w poniedziałek rano y, w, u kanada Piaseckiego, redaktora Piaseckiego w y, TV24 powiedział, że, nie wy, że jest namawiany. Na to, że Martwił by to, by... się, że jest namawiany. Tak. tak. Tak, że, że jest namawiany na to, żeby kandydować. No i też pojawił się sondaż w piątek dla Super Expressu, który pokazywał, że, że wyborcy PiSu u nie są, nie są przychylni raczej temu pomysłowi, który na pierwszy rzut oka oczywiście brzmi jako pomysł, na który, na który niełatwo było wpaść, że ja tak bym to ujął. Kto Delikatnie. się, w Twoim zdaniem, po prawej stronie będzie liczyć w tej stawce kandydatów walczących o nominację na kandydata? Myślę, że Mastelarek, że szef gabinetu, szef gabinetu Marcin Masterek się w, tej, w tą stawkę wpisał. Okej, okay, to mamy masterka. kto jeszcze? No myślę, że też o tym głosy, głosy prawej strony, tak jak sam pisałeś, może rywalizować Dorota Gawryluk. Jest taki pomysł, to też wciąż nie jest takie 1000% pewne, ale rzeczywiście coraz więcej spekulacji. A, że jest no, oczywiście, no i oczywiście pytanie, co zrobi PiS, no bo jak rozumiem, tak jak sam to opisałem, pomysł jest też trochę taki, że, że w ten sposób niejako. Pałac prezydencki, czy prezydent Duda, który nie, też nie skrytkował, nie odciął się od, od Marcina Masterka y, publicznie. Zajmował się wspieraniem Wojciecha Kolarskiego, swojego ja myślę, że też jest ministra teza. Pytanie też właśnie, czy Wojciech Kolarski y, zdobędzie ten mandat, czy nie. Bo też trochę to powie o, o sile prezydenta, tak? No bo prezydent bardzo mocno wsparł ministra Kolarskiego. Też, też ciekawa historia jest w tych wyborach, że kandyduje też z listy, ale zupełnie innej listy, yy, rodzina ministra Kolarskiego, czyli Dorota Kolarska z listy partii Razem. I tutaj też ciekawostka. Młoda krakowska aktywistka lwicowa. Tak, która też objeżdża małopolskie i Świętokrzyskie na rowerze. To też warto, warto, warto odnotować. Że jest, ma taką kampanię rowerową na koniec, chyba jako jedyna z całej stawki, jeździ chyba 300 km ma przejechać. Beata szy, Szydło? I, twoje? Już przejechała, chyba już, już przejechała zresztą. ta Szydło? Jest możliwe, że będzie startować? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem niespecjalnie, zwłaszcza że w samej Polsce jest kłopot. Jeśli chodzi o, y, po, o polski Pis. Jest już marszałek czy jeszcze nie, nie ma? Nie, mam nie ma marszałka i no to się może skończyć. Pisaliśmy o tym, że jest taki mało znany raz chyba i tutaj. Mówiliśmy nie, to w audycji tak, że jest taka. Że ra, raz później mi przypomniano, ja mówiłem, że nie byłem pewny czy to było kiedykolwiek stosowane, ale później mi przypomnieli y, od nasi odbiorcy, którzy bardzo te wszystkie te głosy dziękuję, że rzeczywiście w 2007 roku była taka sytuacja w pod, na Podlasiu, że nie było przez ileś tam miesięcy, trzy miesiące od wyborów... Y, Musiano y, powtórzyć wybory do Sejmiku. Było, tak, to była wtedy dyskusja PiS, samoobrona wtedy I. w tym Podlasiu. No więc wracając, że y, nie sądzę, żeby Beata Szydło miała, miała szansę, chociaż... Y, Mateusz Morawiecki? Myślę, że Mateusz Morawiecki albo Mariusz Błaszczak dzisiaj są Takimi kandydatami, o którymi się na zastanawia, no ale to cały czas jest ta dyskusja we władzach PiS, o której też już pisaliśmy, zresztą, że no władze PiS znają, że wejście do drugiej tury jest w miarę proste, gorzej jest wygranie w drugiej turze. Co wiesz, nie sądzę. Myślę, że też i też mówił to Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta, że, że jednak parę tygodni temu, jak z nim rozmawiałem w RPPL, można sobie rozmowę odtworzyć, że bardzo trudno jest powtórzyć taki sam schemat. Także wtedy jednak było tak, było zmęczenie prezydentem Komorowskim, jakieś mniejsze lub większe, było zmęczenie w ogóle rządami Platformy, no i w to się wpisał Andrzej Duda. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. To prawda. E, Michale, z drugiej strony, Donald Tusk. Zadeklarował to, co zadeklarował wiemy, więc na razie go nie liczymy jako kandydata. Rafał Trzaskowski? Myślę, że dzisiaj, tak jak Mateusz Morawiecki czy Mariusz Błaszczak są takimi domyślnymi kandydatami rozważanymi przez Nową Groszkę, to tym domyślnym kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Zobaczymy, jak się też w tym roku uda kampus. Jaki będzie komunikat z kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Po raz kolejny jest ta, edy, ten program, projekt start, już wystartował, zresztą rekrutacja na kampus chyba się nawet zakończyła że, wręcz. No, zobaczymy, jaki tam komunikat popłynie z, z Olsztyna, no bo to jest między, to jest na koniec, pod koniec sierpnia, czyli taki moment, kiedy już ruszy na nowo sezon Polityczny i myślę, że to też jest e, interesujące, żeby na to e, spoglądać w tym roku na kampus. Radosław Sikorski? Myślę, że może spróbować, i tutaj m, chyba w, wtedy wróciłaby do gry kwestia praw wyborów w, w Platformie. Zastanawiam się właśnie z jednym z moich rozmówców niedawno, gdyby były prawybory w Platformie i też nie wiem w jakiej formie, czy to byłyby powszechne, czy głosowanie przez Radę Krajową, no to jakby sobie poradził Rafał Trzaskowski? Czy on ma. Realne zaplecze poza, w tym ludzie platformianym, że tak się wyrażę, mhm. w, w tym, jak to się mówi, rank and file, mm, jeśli chodzi o działaczy, polityków platformy, poza no, ty, no, tego sz, szczebla y, niższego troszeczkę. tak? Czy on głównie wystartuje? Myślę, że żeby podtrzymać projekt Polski 2050, to chyba musi. Władysław słowo yeah. Kto będzie kandydatem lewicy? Albo myśli, ja, kto tam wchodzi w grę? Myślę, że no, typowana jest ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąka, ale czy wystartuje tego też nie wiem, bo tutaj tak naprawdę w to się wpisuje na lewicy kwestia sukcesji po obecnym przywództwie. Czyli i myślę, że. Tam jest teraz z przywództwem, bo tam ono jest tak kolegialne. Jest... Bo tam Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń. Myślę, że chodzi o. Adrian prosty, Zandberg. Nie, no myślę, że mówimy o Nowej Lewicy, więc sukcesja po, po, po Włodzimierzu Czarzastym. Nieoficjalnie zapowiadał, że, że nie będzie kandydował ponownie w tych wyborach władz. Więc myślę, że minister dziemianowicz bąk może się nad tym też zastanawiać. Czy to nie jest ciekawszy pojedynek. Do stoczenia niż pojedynek prezydencki. E, o tych wyborach prezydenckich będziemy mówili już e, niedługo. O pojedynku w sensie o walce o władzę w nowej lewicy, żeby było jasne. E, Nie zmudzimy się, tym, tylko. Potencjalnie z kimś innym. Dzisiaj Państwu bardzo dziękujemy Dziękuję za również. uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. I zapraszamy w niedzielę, w wieczór wyborczy, tuż po 21.00. Na żywo będziemy z Michałem komentowali pierwsze sondażowe wyniki wyborów już chciałem powiedzieć prezydenckich. Nie, europejskich. I co z nich będzie wynikało dla wyborów prezydenckich, o tym właśnie będziemy mówili. Do zobaczenia w niedzielę wieczorem. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.